temu w czasie Eucharystii, w której uczestniczyły dzieci między innymi. Zaprosiłem dzieci do modlitwy spontanicznej w czasie, kiedy jest modlitwa wiernych. I w pewnym momencie jeden chłopiec, kilkuletni, Korneliusz, wypowiedział taką modlitwę: módlmy się za wszystkich świętych. Zapamiętałem sobie ten moment, bo wtedy się żachnąłem. Ale wymyślił. Przecież święci są w niebie, nie trzeba się za nich modlić. I chwilę później czytaliśmy słowo. Kilka dni później czytaliśmy słowo i w tym słowie, w jednym z listów z Nowego Testamentu, słyszymy: pozdrówcie wszystkich świętych. I nie chodziło bynajmniej o tych, którzy już umarli, tylko o tych, którzy żyją tutaj na ziemi. Wtedy tak doznałem takiego zawstydzenia, uświadamiając sobie, że kiedy mówimy święci, to w tym słowie kryje się dużo większa rzeczywistość niż tylko ci, którzy zostali ogłoszeni oficjalnie świętymi, czyli kanonizowani, czy ci, którzy zostali beatyfikowani, czyli ogłoszeni błogosławionymi, czy w ogóle ci, którzy są ogólnie czczeni w Kościele. Ale święci to są wszyscy chrześcijanie. Nawet można zaryzykować stwierdzenie: wszyscy, nie tylko katolicy, ale wszyscy chrześcijanie. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, jak słyszymy, każdy, kto w Nim nadzieję pokłada, uświęca się i podobnie jak On jest święty. My wierzymy, jedną z prawd wiary jest wiara w świętych obcowaniem. Czasami tak dziwnie brzmi. Wiara w świętych obcowanie to znaczy, że możemy, że przekraczamy granice czasu, przekraczamy granice śmierci, możemy na siebie wpływać. Stąd to, że Kościół daje możliwość przekazywania sobie wzajemnie odpustu zupełnego w dzisiejszym. A przypominam, że święci to są w Kościele ci, którzy kiedyś tak nazywano na samym początku, chrześcijanie sami się określali jako święci. Każdy, kto był ochrzczony, to był święty. Święty to nie był ktoś, kto jest bezgrzeszny, idealny, wszystko mu wychodzi, tylko to jest ten, który w nim pokłada nadzieję, czyli pokłada nadzieję w Bogu. I to widzimy w tych słowach. Zaczęło się od Apokalipsy świętego Jana i słyszymy o tym wielkim tłumie, najpierw opieczętowanych 144 tysiące ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Wiemy, że niekiedy uznaje się niektóre wspólnoty religijne, niektóre sekty uznają, że to dotyczy tylko ich, że to jest bardzo konkretnie określona liczba. Tutaj zostało opuszczonych kilka wersetów, bo w tych wersetach było wymienione 12 tysięcy z pokolenia Judy, 12 tysięcy z pokolenia Rubena i tak po kolei 12 pokoleń Izraela, aż do 12 tysięcy z pokoleń Józefa i 12 tysięcy z pokoleń Beniamina. Czyli wszyscy synowie Jakuba, Izraela zostali wymienieni i wszyscy ich potomkowie. Symbolicznie 12 razy 120 tysięcy, 12 razy 12 tysięcy to jest 144 tysiące. Czyli liczba tak naprawdę symboliczna, niemożliwa do policzenia.
A potem mówi dalej, a potem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, tylko nie tylko Izraelici są tam przed barankiem, przed tronem baranka, ale z wszystkich narodów tłum, którego nikt nie mógł policzyć. I wszyscy zdać sprawę z tego, że święci mają jedną wspólną cechę. Tą wspólną cechą jest to, że doświadczają prześladowania. I o tym dokładnie mówi Pan Jezus w Ewangelii. Ewangelia świętego Mateusza to jest sam początek kazania na górze. Kazanie na górze, 5, 6 i 7 rozdział tej Ewangelii, zaczyna się od owych błogosławieństw, które my nazywamy 8 błogosławieństwami, chociaż jest tu wymienionych 9. I zaczyna się od tego, że Jezus zobaczył tłumy i wyszedł na górę. Czasami w filmach jest to pokazane o Panu Jezusie. Jezus widzi tłumy i chodzi wśród tych tłumów i tłumaczy im. Ale to, co jest tutaj opisane, Jezus zobaczył tłumy i poszedł w górę. Tłumy nie idą w górę. Wyszedł na górę, usiadł i przystąpili do Niego uczniowie. Przypominam, że pierwsi chrześcijanie nazywali się albo świętymi, albo uczniami, albo braćmi. Takie trzy określenia zamiennie występowały. Więc ci uczniowie, ci owi święci przystąpili do Niego, wtedy otworzył usta i nauczał ich. Czyli te słowa są skierowane nie do tłumów, tylko do uczniów, czyli do Kościoła. I mówi najpierw te 8 błogosławieństw. One są w trzeciej osobie, to znaczy mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą. W Ewangelii świętego Mateusza to nie są, Pan Jezus nie zwraca się bezpośrednio do uczniów. Mówi: błogosławieni jesteście ubodzy. To będzie w Ewangelii Łukasza, ale tutaj w tej Ewangelii mówi: błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi albo łagodni, błogosławieni, którzy są głodni aż sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy okazują miłosierdzie, czyli przebaczają. Błogosławieni, którzy mają czyste serce, nie kombinują. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Te 8 błogosławieństw to jest uświadomienie uczniom, że my jako chrześcijanie widzimy błogosławieństwo, czyli szczęście w tym, w czym inni nie widzą tego szczęścia. Nie rozpaczamy wtedy, kiedy widzimy, że coś takiego się dzieje, bo wiemy, że to nie jest koniec historii, że oni otrzymają odpłatę, dobrą odpłatę. I dopiero to 9 błogosławieństwo, które brzmi właśnie w drugiej osobie, czy Pan Jezus zwraca się do nas konkretnie: błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko o was. Prześladują, wyzywają i kłamią na wasz temat. Kto może powiedzieć, że to jest szczęście, czy to jest błogosławieństwo? My rzadko tak widzimy takie doświadczenia. Kiedy Kościół jest oskarżany ze wszystkich stron, kłamliwie właśnie, kiedy jest prześladowany, nigdy w historii nie było tak wielu prześladowań Kościoła jak teraz, czy jest fałszywie, w fałszywy sposób przedstawiany i mówią: wszystko źle o was, prześladują. Mówi: cieszcie się i radujcie. To jest jedyne błogosławieństwo właściwie w Ewangelii Mateusza, które dotyczy Kościoła. Pozostałe mówią o wszystkich ludziach, nie tylko o tych, którzy są w Kościele. Mówi: ale wy macie świadomość tego,
Oni z różnego powodu, rodzaju, z różnych powodów cierpią, ale wy macie świadomość, że to cierpienie nie jest nieszczęściem, że to cierpienie jest błogosławieństwem. Często się spotyka ludzi, którzy rezygnują z wiary, bo mówią, ja się modliłem, ja byłem wierny Panu Bogu i co ja z tego mam? Każdy, jest tylu innych szczęśliwszych, którzy się lekceważą Pana Boga. Gdybyśmy się zatrzymali tak tutaj, tylko na tym poziomie, to moglibyśmy tak powiedzieć. Potem widzimy ten obraz tych zbawionych w niebie i widzimy, że wszyscy mają palmy, wszyscy przychodzą z wielkiego ucisku. Być uczniem Chrystusa to znaczy doświadczać ucisku. Jest też taki piękny obraz, mozaika, być może wspominałem już o tym, na piętrze w Watykanie, tam gdzie papież ma kaplicę, kaplica Redemptoris Mater, tam jest przedstawiona scena paruzji i na tej mozaice każdy, paruzji, czyli zbawienia ostatecznego, wszyscy przychodzą do Chrystusa, Chrystus ich wszystkich wita i każdy, ktokolwiek przychodzi do Chrystusa, ma na dłoniach i stopach rany, takie jak od ukrzyżowania, czyli stygmaty. I ta mozaika pokazuje, że nie da się wejść do nieba, nie da się kochać, nie doświadczając cierpienia, nie doświadczając różnego rodzaju prześladowania, ale mówi, błogosławieni jesteście. Jesteście szczęśliwi, bo wasze imiona zapisane są w niebie. Jeszcze na koniec jedna myśl, która mi się tutaj pojawiła, kiedy czytałem to słowo. Ci wszyscy szczęśliwi, błogosławieni padają na tron, na twarz przed tronem Boga i Baranka i wypowiadają takie słowa, błogosławieństwo, dosłownie takie wywyższenie, wychwalanie, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki. I tam pada to słowo, wśród tego wszystkiego słowo dziękczynienie. W oryginale to słowo brzmi dosłownie Eucharystia. Eucharystia Bogu naszemu. To jest to, w jaki sposób my już tutaj na ziemi uczestniczymy w tej liturgii niebieskiej. To jest, kiedy przychodzimy na mszę, przychodzimy na Eucharystię po to, żeby dziękować Bogu. Eucharystia jest zawsze dziękczynieniem. Jak ktoś nie przychodzi na Eucharystię, to znaczy, że nie czuje powodu, żeby Panu Bogu dziękować. Nie przychodzimy dlatego, przynajmniej nie powinniśmy przychodzić dlatego, że jest taki obowiązek, że się boimy, tylko dlatego, że mamy tą potrzebę wyrażenia wdzięczności, dziękczynienie Bogu naszemu, Eucharystia Bogu naszemu. Amen.